Dzień dobry, witam Państwa na naszej sesji nadzwyczajnej. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Otwieram nadzwyczajną 40. sesję Rady Miasta przewidzianą do odbycia w dniu 4 marca, jest to dzień dzisiejszy. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszej sesji będzie wyglądał następująco. Przepraszam. Witam jeszcze raz serdecznie, bo część ludzi odbiera nas przez internet, część odbiera nas tu w sposób zdalny. Informuję również, że po raz ostatni tutaj część osób jest z nami zdalnie. Są to osoby, które nie do końca mogą z nami być tutaj razem, więc kolejne nasze wszystkie sesje będą odbywały się w sposób tradycyjny osobiście. Otwieram, tak jak powiedziałem, nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Może na początek przywitam przybyłych tutaj z nami pana burmistrza, pana Jacka Kostkę i pana sekretarza Andrzeja Worobca. W prowadzeniu dzisiejszych obrad pomagać mi będą pani Anna Piszczek i Grażyna Sawicz. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Miasta, podjęcie uchwał, i tutaj mamy dwie uchwały do podjęcia, zawieszenia, zerwania współpracy z rejonem miasta Bagratonosk w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i drugą uchwałę na dzień dzisiejszy przewidzianą jest to uchwała w wysokości ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka, ratownika, przepraszam, Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Miejską oraz inne podmioty. Ta uchwała, nasza ostatnia odnośnie Straży Pożarnej, była przez nas procedowana na ostatniej sesji, ale tutaj pewne zmiany nastąpiły i musimy to skorygować. Kto z Państwa jest za podjęciem, przepraszam, jeszcze będą sprawy różne oczywiście i zamknięcie naszej sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego protokołu dzisiejszej sesji? Jestem za. Dziękuję. Proszę o zagłosowanie. W tej chwili trwa głosowanie, czekamy na spływ głosów. Czekamy na głos pana Czesława Antonowicza, radnego. Przepraszam, mam jakiś problem, jestem. Dziękuję bardzo. Tak jak widać, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy są za. Uchwała, projekt dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Jednocześnie chciałbym poinformować Państwa, że jest kworum. Jest nas 15 osób, więc mamy ustawową wielkość do podejmowania prawomocnych uchwał. Dziękuję bardzo. W tej chwili przechodzimy do punktu trzeciego naszej dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Miasta. Protokół sesji został Państwu przesłany. Był również do wglądu w biurze Rady. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania protokołu bez konieczności odczytywania. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję, panie Czesławie. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili przed przyjęciem uchwał bardzo poproszę pana burmistrza. Wczoraj również uczestniczyłem w posiedzeniu sztabu kryzysowego i poproszę pana burmistrza o przedstawienie kilku takich istotnych informacji, które nas dotyczą. Są to informacje z pierwszej ręki. Wczoraj odbyło się spotkanie z udziałem pana starosty. Byli tutaj przedstawiciele wszystkich naszych instytucji, łącznie z Policją, Strażą Graniczną, Nadleśnictwem, dyrektorzy poszczególnych naszych instytucji. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie informacji. Bardzo.
Bardzo dziękuję. Pozwolą Państwo, że będę mówił na siedząco. To jest nasza pierwsza sesja w starym trybie, czyli na żywo i w dodatku nadzwyczajna, powołana zgodnie z w związku z nadzwyczajnymi wydarzeniami i stąd nie do końca przygotowaliśmy naszą salę sesyjną w duże mikrofony. Odbył się rzeczywiście sztab kryzysowy w mieście. Działamy tak jak zawsze, czyli... A, dobra, czyli jeszcze laptop, okej. Okay. No, tryb hybrydowy jest trudny nie tylko dla nas, ale i dla Rosji, patrząc na postępy wojsk. Dobrze. Tak jak zawsze w mieście powołaliśmy sztab kryzysowy w momencie, kiedy dochodzi do nadzwyczajnych wydarzeń. Wojna na Ukrainie niewątpliwie takim wydarzeniem jest. I to, że napływają uchodźcy do całej Polski, to również dotyka naszego miasta, miasta Górowo-Iławeckie. Zaprosiłem przedstawicieli wszystkich instytucji, zarówno miejskich, jak i powiatowych, wojewódzkich i służby mundurowe na wspólne spotkanie. Zresztą frekwencja nas tutaj zaskoczyła, dlatego że zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich. Ja bym prosił radnych, którzy mają tutaj tablety, żeby wyłączyć mikrofony w nich, bo się sprzęga, prawdopodobnie dlatego. Słuchajcie, no dobra, spróbujemy. Frekwencja nas zaskoczyła, musieliśmy zmienić salę, bo w ratuszu dysponujemy troszkę mniejszymi pomieszczeniami. Dziękuję bardzo pani Dorocie Lipkiewicz, która użyczyła nam po prostu klasy w szkole, w zespole szkół. Odbyliśmy to spotkanie, każda instytucja wypowiedziała się, otrzymaliśmy mnóstwo informacji, zarówno na temat przygotowania się poszczególnych placówek na ewentualną opiekę nad uchodźcami, którzy już są albo których spodziewamy się, że do nas dotrą. Sporo informacji przekazała nam Policja i Straż Graniczna, dlatego że z jednej strony mamy wielki zryw serca i wielką potrzebę, ale jednocześnie musimy dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i tutaj będziemy informowali o zaleceniach tych służb Państwa na bieżąco. Była również obecna na spotkaniu gmina miejska w dosyć jakby dużej delegacji, ponieważ nie poradzimy sobie z problemem uchodźców, tylko jako miasto musimy działać wspólnie, dwa samorządy i taka deklaracja została złożona przez panią wójt, współpracujemy w tym zakresie. Mamy bardzo dużo deklaracji pomocy zarówno ze strony Polski, bo jakby powszechnie wiadomo jest to, że w Ukrainie mieszka duża diaspora ukraińska, jest zespół szkół, gdzie przebywają dzieci z Ukrainy, w tej chwili 90 dzieci i młodzieży. Na terenie miasta w tej chwili, jeśli chodzi o informacje potwierdzone, mamy 4 rodziny, około 20 osób, z czego 3 rodziny mieszkają przy rodzinach, które przebywały na terenie Górowa Iławeckiego już dotychczas, więc jakby są zaopiekowane. My oczywiście dostarczamy im żywność, ponieważ takie zabezpieczenie jako miasto na bieżąco mamy. Przebywa też jedna rodzina, która nie ma tutaj osób bliskich, nią zajmujemy się już jakby bezpośrednio. My, pomagają tu pracownicy urzędu, znajdują się już mimo braku właściwych regulacji prawnych, na które czekamy, zajmuje się nimi także Ośrodek Pomocy Społecznej. Ja bardzo chcę podziękować mieszkańcom Górowa za serce, bo tych darów napływa również od Was bardzo dużo, ale tak jak powiedziałem wcześniej, mamy sygnały z całej Polski, zarówno od naszych partnerów, ale również od całej sieci miast Citaslow. Jestem w kontakcie z centralną we Włoszech. W ciągu najbliższych 2 tygodni będziemy podejmowali decyzję w zakresie pomocy. Chociaż tak naprawdę na dzień dzisiejszy jesteśmy absolutnie w mieście przygotowani na przyjęcie tej liczby uchodźców, które się spodziewamy. Jeżeli zacznie być to jakaś naprawdę duży napływ, wówczas będziemy zwracali się o pomoc na zewnątrz. Bardzo przyzwoicie zachowała się nasze miasto partnerskie z Niemiec. Miasto Fierden podjęło uchwałę i już poinformował mnie o tym mój przyjaciel Lutz, burmistrz tego miasta. Uchwalili przekazanie swoim miastom partnerskim 40 tysięcy euro na najbardziej pilne potrzeby uchodźców, którzy przebywają na terenie Polski. To zostało podzielone. Mają 3 miasta partnerskie, Zieloną Górę, miasto i gminę Górowo Iławeckie. Miasto i gmina otrzymujemy od nich po 10 tysięcy euro do rozdysponowania. To niby nie jest duża kwota, ale na przykład pozwoli nam wyremontować, przygotować lokal, który możemy tymczasowo pomóc uchodźcom. Tak? Zresztą będziemy o tym rozmawiali, ponieważ te pieniądze wpłyną nam na konto i będą dysponowane za pośrednictwem uchwały Rady Miejskiej. Tych informacji mogłoby być bardzo dużo, natomiast z pewnością prosimy o śledzenie mediów. Ważna informacja jest taka, że absolutnie nie potrzebujemy na przykład ubrań. I prosimy też na przykład o nieprzenoszenie nam zgrzewek z wodą, bo
wysyłanie wody, zgrzewek z wodą z Górowa na granicę jest trochę bez sensu, tak? Lepiej wpłacić pieniądze na konta. I też nie na wszystkie, proszę śledzić i uważnie, żeby te zbiórki, które są ogłaszane, zobaczyć, kto je ogłasza. Najlepiej skorzystać tutaj w tym wypadku, moim zdaniem, ze stron rządowych albo z zaufanych instytucji, do których Państwo wiedzą, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane. Proszę śledzić na bieżąco naszego Facebooka, proszę śledzić na bieżąco strony rządowe i uważnie śledzić media. No i tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dla pana burmistrza. Ja jeszcze tylko dodam, że w tym spotkaniu uczestniczył nasz ksiądz proboszcz i wszystkie informacje, panie burmistrzu, tutaj będą przekazywane dodatkowo jeszcze z ambony. Ludzie chodzą do kościoła, również do naszej cerkwi tutaj i również przy pomocy księży te informacje najpilniejsze będą przekazywane w czasie ogłoszeń parafialnych. Taki jest sposób, żeby dotrzeć do maksymalnej liczby osób. Dziękuję bardzo. W tej chwili, Szanowna Rado, przechodzimy do naszych uchwał. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła zawieszenia, zerwania współpracy z rejonem miasta Bagratunosk w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Tak jak wszyscy wiemy, straszne rzeczy dzieją się teraz na wschodzie. Rosja zaatakowała bez powodu Ukrainę. Trwają tam teraz bardzo ciężkie walki. Nasza uchwała podjęcia zerwania czy ewentualnego zawieszenia współpracy ma wymiar symboliczny. Będzie przesłana również do obwodu, do naszego miasta partnerskiego, do tej pory jeszcze Bagratunowska, i nasze stanowisko będzie wyrażone. W tej chwili otwieram dyskusję na ten temat, Wysoka Rado. Co sądzicie na ten temat? Tak jak powiedział pan burmistrz w rozmowie wcześniej, taka współpraca była tutaj zawiązana przez ówczesne władze miasta w roku 96. I w jakiś sposób tam bardzo ograniczony ze strony rosyjskiej się toczyła. W tej chwili praktycznie od kilku lat takiej współpracy nie ma. Ta współpraca jest tylko na papierze. Otwieram dyskusję, Szanowna Rado. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Dzień dobry, witam wszystkich. Jeżeli mamy tutaj rozpatrywać, jeżeli chodzi o podjęcie uchwały o zerwaniu czy zawieszeniu, no to tutaj ja opowiadam się za tym, żeby tę współpracę zerwać całkowicie. Nie widzę możliwości tutaj, żebyśmy w najbliższych latach, w najbliższym czasie powrócili do współpracy z naszymi dotychczasowymi partnerami. Dlatego uważam, że powinniśmy tę pracę zerwać całkowicie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Ewa Antochów. Ja podzielam w pełni zdanie kolegi Kamila, tym bardziej, że ta współpraca, tak jak powiedział pan przewodniczący, była taka martwa, nie na papierze, a tak naprawdę wiele się nie działo, także jak najbardziej, a w obecnej sytuacji tym bardziej jestem za. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że... Bardzo proszę, pan burmistrz jeszcze. Szanowni Państwo, wiedzą, że ja zawsze próbuję to wszystko wyważyć i jeszcze pewnie wczoraj, przedwczoraj bym przekonywał do zawieszenia współpracy. Natomiast dzisiaj moje odczucia się trochę zmieniły, dlatego że poziom barbarzyństwa tej wojny jest jaki jest. Natomiast trzeba być jakby też rzetelnym, więc ja postaram się przedstawić Wam wszystkie za i przeciw. Okej, przez chwilę. Chcę przypomnieć, że jakby inicjatorami współpracy pomiędzy wówczas miastem i gminą Górowo i Ławeckie, powiatem bartoszyckim i bagratyniowskim było miasto Fierden i tej współpracy zawsze patronowali nasi partnerzy niemieccy i z ich strony jest silna sugestia, żeby może jednak zawiesić. Ona nie jest dla nas wiążąca. To ja przedstawiam Wam to tak, żeby była pełna informacja dla Wysokiej Rady, jeśli chodzi o podejmowaną decyzję. Z tej współpracy myśmy mieli dwie bardzo duże, konkretne korzyści na przełomie lat 2010, powiedzmy tak. Kiedyś zrealizowaliśmy z Rosjanami duży projekt, jeśli chodzi o Straż Pożarną.
ćwiczenia, tak panie Andrzeju, pan Andrzej pilotował tą wymianę, a potem udało nam się wspólnie zrealizować duży projekt w ramach programu Polska Litwa Rosja, czyli w Górowie zbudować stadion, w Bagrinowsku powstała hala sportowa. To był naprawdę duży, bardzo trudny projekt. Udało nam się dobrze współpracować z Rosjanami i tutaj trudno powiedzieć, że ta współpraca tak zupełnie wówczas nie miała sensu. Rosjanie mieli swoją korzyść, my mieliśmy swoją korzyść. Niewątpliwie już wtedy, kiedy budowaliśmy stadion, bardzo mocno dało się odczuć wpływ polityki, geopolityki na relacje między naszymi samorządami. Myśmy wtedy, rozpoczynając ten projekt, w dobie, panie Andrzeju, ja posiłkuję się pomocą sekretarza, jest młodszy, ma lepszą pamięć i pamięta ten projekt pewnie równie dobrze jak ja. Myśmy, rozpoczynając ten projekt, mieli obowiązek wysłać pieniądze do Rosji. Wysłaliśmy bodajże wtedy 500 000 euro. A, no, pan Andrzej poprawia, najpierw pierwsza transza 250 000 euro, myśmy odpowiadali za te pieniądze i wtedy chyba zaczął się konflikt na Krymie. I słuchajcie, natychmiast urwał się kontakt z Rosjanami na 3 miesiące. Natychmiast. Oni nie odpowiadali na maile, nie odpowiadali na telefony, nie przyjeżdżali na spotkania, nie można było się z nimi umówić. Dopiero ewidentnie, jak tam poszło zielone światło na poziomie centralnym, że mogą dalej realizować program, mówiąc językiem, cytując jakby z Eurosojuzem, no to udało nam się ten projekt dokończyć. W obecnej sytuacji nie wiem, czy rozpocząć i dokończyć, rozpocząć i dokończyć. W obecnej sytuacji myślę, że nie podjąłbym się takiego ryzyka, tak? Bo to były naprawdę ogromne pieniądze, ogromne transze finansowe i duża odpowiedzialność, bo za powodzenie tego projektu odpowiadała strona polska i największą pracę myśmy wykonywali. Natomiast później ta współpraca powoli jakby wygasała się. Póki były tam stare władze, kiedy merem był pan Nieskromny, emerytowany milicjant, to ta współpraca była dosyć żywa, on był bardzo długo merem, jeździł do Polski. Potem te władze się zmieniały i współpraca ze strony Rosjan stawała się coraz trudniejsza, coraz rzadsza i w ostatnich czasach jakby w ogóle brakuje nam kontaktu. Tam są wymienieni absolutnie ludzie na nowych, w mojej ocenie jakby całkowicie podporządkowanych centrali. To nie są samorządowcy w takim rozumieniu jak u nas, tak, że my generalnie mówiąc troszeczkę, jakby to ująć, nie chodzi o to, że robimy co chcemy, tylko naprawdę możemy podejmować suwerenne decyzje na terenie naszej gminy w ramach prawa, tak? To tam tak nie jest. Więc jakby tak, żeby spuentować, mamy z jednej strony no, niewątpliwie dorobek tej współpracy, z drugiej strony delikatną sugestię naszych partnerów niemieckich, żeby może jednak zawiesić, a z kolei to odczucie takie nasze, to, które już radni wyrazili, tak? Że w obliczu tej bestialskiej, barbarzyńskiej wojny serce mówi, żeby zerwać. No i to musicie rozważyć. To z mojej strony nie macie żadnej sugestii, bo jakby z jednej strony, jak takie poczucie dyplomacji mówi o tym, żeby zawiesić, a serce mówi, żeby zerwać. Także bardzo proszę o jeszcze dyskusję i mądrą decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, pan radny Chorak. Ja biorąc pod uwagę tutaj ryzyko jakichkolwiek strat w związku z tą współpracą z Federacją Rosyjską dla naszego samorządu, no i przede wszystkim teraz działań wojennych na terytorium Ukrainy prowadzonych przez Rosję, sądzę, że nawet nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, tylko tą współpracę całkowicie zerwać i no nie tolerować takiego typu zachowań, jeżeli chodzi o działania wojenne, a tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze nie możemy ryzykować również stratami, jakąkolwiek współpracą ze strony Rosji, jeżeli chodzi o nasze fundusze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna jeszcze tutaj Sawicz Grażyna. Witam wszystkich. Oczywiście ja jestem za zerwaniem tej umowy. Jest to nasz sprzeciw przeciwko barbarzyństwu i tym, co się dzieje na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Rozumiem, Wysoka Rado, że chyba nasze stanowisko jest jednoznaczne. W tym momencie poddaję naszą uchwałę pod decyzję. Kto z pań i panów radnych jest za zerwaniem współpracy z Federacją Rosyjską w związku z brutalnym atakiem na Ukrainę, zechce zagłosować? Jestem za. Dziękuję bardzo. Jestem jak najbardziej za zerwaniem stosunków z Rosją. Dziękuję. Pan Czesław Antonowicz.
Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 14 radnych jest za zerwaniem współpracy, jedna osoba się wstrzymała. Informuję, że uchwała została podjęta większością głosów. Pozwolę sobie teraz, Wysoka Rado, odczytać tą uchwałę. Uchwała Rady Miasta z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zerwania porozumienia w sprawie współpracy z rejonem i miastem Bagriatonosk w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W związku z agresją Rosji na niezależne państwo Ukrainę postanawia się zerwać współpracę z rejonem i miastem Bagriatonosk w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej nawiązanej z porozumieniem z dnia 12 czerwca 1996 roku. Paragraf 2. Upoważnia się burmistrza miasta Górowo i Ławeckie do przekazania przedmiotowej uchwały administracji rejonu Bagriatonosk. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję bardzo za tak jednoznaczną postawę. Szanowna Rado, mamy jeszcze przed sobą jeszcze jedną uchwałę. Tak jak powiedziałem, jest to uchwała mówiąca o ustaleniu ekwiwalentu. Na ostatniej naszej sesji taką uchwałę podejmowaliśmy, tylko tam właśnie ustaliliśmy wysokość udziału za każdą godzinę w wysokości procentowej. To jest niepoprawnie, powinno być ustalone to w kwocie złotówkowej i dlatego w tej chwili jest nowa uchwała, która mówi o właśnie konkretnych pieniądzach za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu, ale jeszcze wcześniej mam tutaj przed sobą, Szanowna Rado, piękny puchar. Pozwolę sobie odczytać treść na pucharze. Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie, program Ognisty Ratownik, Gorąca Krew 2021, Ochotnicza Straż Pożarna w Górowie i Ławeckim, pierwsze miejsce. Jest to puchar za oddawanie krwi i sobie wyobraźcie, Szanowna Rado, Szanowni Mieszkańcy, że jest to dziewiąty puchar za pierwsze miejsce w ilości oddanej krwi przez naszych dzielnych strażaków ochotników. Wielka cześć i chwała tutaj dla naszych strażaków ratowników. Nie tylko ratują nas przed ogniem, pożarem, wodą i innymi kataklizmami, również ochotniczo oddają i honorowo oddają krew. Także to wielki szacunek dla naszych ratowników. Tak jak mówię, jest to dziewiąty puchar za pierwsze miejsce. Także wielka cześć i chwała naszym strażakom ochotnikom. Pozwolę sobie, Szanowna Rado, odczytać treść poprawionej naszej uchwały. Jest to uchwała z Rady Miasta dnia 4 marca, z dnia dzisiejszego, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Miejską Górowo i Ławeckie lub inne podmioty. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochotniczych strażach pożarnych Rada Miasta uchwala, co następuje. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarnych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Miejską Górową i Ławeckie lub inne podmioty w następującej wysokości. Za udział w działaniach ratowniczych 34 zł 26 groszy za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym. Za udział w szkoleniach pożarniczych 17 zł 13 groszy za każdą godzinę w szkoleniu pożarniczym. Paragraf 2. Uchyla się uchwałę naszą wcześniejszą z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi i uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia. Tak wygląda poprawiona nasza i poprawna uchwała. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan radny Ukianowicz. Witam Państwa. Ja mam takie pytanie, no bo niedawno podjęliśmy tę uchwałę i kto stwierdził, że ona była źle podjęta, że tamta ta procentowa wartość była źle zrobiona i tam była taka opcja, że średnia krajowa wzrastała, także co roku ta kwota też rosła, natomiast tu już jest ustalone jakby na stałe i ta kwota nie będzie wzrastała po prostu.
Pan radny ma absolutną rację. Natomiast to jest problem, który powstał, jeśli chodzi o nadzór prawny wojewody w 30 samorządach. No właśnie wszystkich, które podjęły te uchwały, bo każdy je podejmował tak, jak nakazała logika, ale prawo czasami się ma nijak do logiki, bo to jest nowa zmiana prawna. Skończyło się no, na interwencji bezpośredniej naszej, tu za pośrednictwem pana Adama Cioska, który zasiada we władzach wojewódzkich. Trochę wytłumaczył władzom wojewódzkim, że to nie jest tak, że sobie można żonglować przepisami prawa, tylko od 2 miesięcy strażacy nie dostają ekwiwalentów, bo samorządy nie mają tytułu prawnego do wypłacenia ich. Wiem, że tam było parę nerwowych telefonów i ta współpraca już się układa dobrze, natomiast no, musimy jakby zgodnie z prawem podjąć tę uchwałę, to jest sugestia, chyba, która już spłynęła od pomocy prawnej od pana wojewody, tak, że w tej formie ją trzeba przyjąć, bo jakby inaczej się za bardzo nie da, więc trzeba przyjąć, bo trzeba chłopakom zapłacić, bo robotę robią, nie? I tutaj jeszcze uzupełnię, jeżeli mogę, panie przewodniczący, tu nie tylko trzeba dziękować strażakom, którzy organizują tą, jeśli chodzi o oddawanie krwi, ale również w ogóle mieszkańcom naszego miasta, dlatego że już 9. rok udało nam się zorganizować ten pobór krwi pod ratuszem. Zrobiliśmy odpowiednie przyłącza i te wszystkie samochody medyczne, które przyjeżdżają do miasta, stoją na placu pod ratuszem. I właściwie, kiedy przyjeżdża autobus, żeby zbierać krew w mieście, to po 2-3 godzinach nie ma już wolnych pojemników. Moment. Także to wielka ofiarność jest ze strony zarówno strażaków, ale i społeczności naszej. Nie? Zanim mnie, że tak powiem, lekarze dorwali, to też miałem honor oddawać tę krew. No teraz już nie mogę, a czego bardzo żałuję. I jeszcze jedna informacja. Nie wiem, czy już dzisiaj pan Adam jedzie odebrać, czy jeszcze trwają procedury. Jako jedyna jednostka w województwie warmińsko-mazurskim otrzymujemy, jako najbardziej wzorowa zresztą przy okazji, myślę, że pomogły te puchary, otrzymujemy busa transportera do dyspozycji wraz z kartą paliwową, który będzie obsługiwał potrzeby uchodźców na terenie tutaj Górowa i Łowackiego, ale nie tylko, tak. Będzie oddany do naszych strażaków. Miejmy nadzieję, że na stałe, no ale no, czujemy się docenieni, naprawdę. To cześć i chwała naszym strażakom też. Dziękuję dla pana burmistrza za uzupełnienie tej informacji. Tak jak państwo usłyszeliście, w ramach nadzoru ze strony pana wojewody no, należało tą uchwałę uchwalić w takiej formie, jak państwu przedstawiłem. Pan radny Bachanowicz, bardzo proszę. Ja bym chciał dodać jeszcze do tej uchwały, że ta kwota nie jest na stałe wpisana na wiele lat, ponieważ Rada Miasta jest zobowiązana do podejmowania takiej uchwały nie rzadziej niż raz na 2 lata, nie co 2 lata. Także dziękuję tutaj bardzo. Także dziękuję. Ta kwota będzie oczywiście adekwatna do zaistniałej kwoty, która będzie ją regulowała. Pan radny Łukianowicz jeszcze, bardzo proszę. Jeszcze mam pytanie, jak to w innych samorządach wygląda, jak ta kwota, czy, no bo ustaliliśmy taką kwotę 34, jak to w samorządach obok wygląda, czy podobnie, czy więcej, czy mniej? Jak my to wyglądamy? Myślę, że samorządy będą podobne uchwały podejmowały. Tutaj pewnie więcej pan Adam powiedział, ale po prostu zajmuje się swoimi sprawami związanymi z zarządzaniem kryzysowym, więc nie wiem, czy możemy go fatygować. Panie Andrzeju, jakby pan zerknął, czy nie ma pana Adam. Wiem, że pan Adam przeglądał, jak to wyglądało w różnych samorządach. Słuchajcie, w niektórych samorządach te kwoty były wielokrotnie mniejsze niż myśmy dotychczas wypłacali, w niektórych podobne. Ja myślę sobie, że ustalaliśmy tą kwotę tak naprawdę z panem Adamem Cioskiem, który jest prezesem naszego OSP. Jakby moje było proste pytanie, tak, panie Adamie, czy tak będzie dobrze? Powiedział, że będzie dobrze. Więc myślę sobie, że no, nic mądrzejszego nie wymyślimy niż oczekiwania naszych strażaków, nie? Ja na początek dziękuję oczywiście strażakom i mieszkańcom za taką ofiarność w postaci krwi, która ratuje ludzkie życie. A tutaj jeśli chodzi o to, co koledzy mówili, myślę, że co roku będzie trzeba taką uchwałę podejmować, bo jeśli to się wiąże z tą średnią krajową, która wzrasta nam ciągle, więc będzie to jakby tematem dyskusji i ja nie widzę przeszkód, żeby ewentualnie za rok wrócić do tematu i jak będzie taka potrzeba, po prostu tą stawkę podnieść. Dziękuję. Tak, oczywiście to co mówił pan radny Bachanowicz, jest jak najbardziej sprawą aktualną. Raz na 2 lata taka regulacja powinna się odbywać i oczywiście do tych kwot, które są tam właściwe i z której wynika ta konkretna kwota do zapłaty. W tej chwili, tak jak widzimy, nasi dzielni strażacy są bardzo często wykorzystywani. W ostatnim czasie mieliśmy tutaj przyjemność w
cudzysłowie oczywiście obserwować w czasie akcji, która polegała na wycince połamanych drzew, inne tutaj również akcje. Także jak najbardziej to są właściwe pieniądze dla właściwych osób i no niestety za pracę trzeba również dawać wynagrodzenie. Rozumiem, że więcej głosów nie ma w tym temacie. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w wersji przeze mnie przedstawionej, zechce zagłosować. Jestem za. Dziękuję. Pani Anna. Pan Czesław Antonowicz, pani Piszczek również jest za. Dziękuję. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy Szanowna Rado wszystkie nasze uchwały na dzień dzisiejszy. Zostały nam sprawy różne. Jeżeli takie są, bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Chorak Maciej, bardzo proszę. Ja chciałbym zadać teraz pytanie w związku z odbytym się spotkaniem sztabu kryzysowego odnośnie tego, jako miasto, gmina, czy odbywały się rozmowy, jaką ilość osób z Ukrainy jesteśmy w stanie przyjąć na terenie miasta i gminy, gdzie ewentualnie no, takie placówki, które by mogły te osoby godnie przenocować i udzielić im pomocy. I jaką jesteśmy w stanie osób, no jaką ilość osób przyjąć, tak? Chodzi mi również o to, z czego pozyskamy te środki, poza oczywiście dofinansowaniami rządowymi i tutaj tak jak pan burmistrz wspomniał od dofinansowania z miasta Fierden, partnerskiego z Niemiec, jak to się no, będzie działo, no bo tu nie ukrywajmy, ilość osób napływających tutaj z Ukrainy jest liczona w setki tysiącach, więc możemy też się spodziewać, że do naszego miasteczka również tych osób dużo przybędzie i czy jako samorząd i w jaki sposób jesteśmy w stanie udzielić im pomocy? Jasne, tu jakby odpowiedź jest dosyć złożona jak zawsze. Regulacje rządowe w tej chwili wyglądają w ten sposób, że koszt pobytu będzie pokrywany jedynie przez stronę rządową, będzie pokrywany jedynie w przypadku miejsc. Nie wiem, słychać mnie? Panie radny, że będzie pokrywany jedynie w przypadku miejsc, które przyjmują powyżej 20 uchodźców i wówczas wojewoda podpisuje z takim generalnie pensjonatem przy tej ilości właściwą umowę i pokrywa koszty. Już włączony. Dobrze, rozpocznę jeszcze raz, żeby wszyscy radni słyszeli. Decyzja rządowa jest taka, miejsca powyżej 20 osób będą utrzymywane przez służby wojewody, czyli przez fundusze rządowe. W przypadku mniejszych kwater takiego wsparcia nie będzie. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Więc jeżeli przyjeżdża rodzina do miasta, zwykle ktoś ją przywozi, prawda? To już widziałem ogłoszenia niektórych samorządów, że jeżeli ktoś przywozi uchodźcę z granicy i bierze do domu, to musi liczyć się z tym, że zostaje jakby z tym uchodźcą sam. I to jest jakby istotna informacja. W Górowie tak absolutnie nie będziemy robili, dlatego że wsparcie będziemy i tak udzielali. Nie będziemy mogli na pewno zapłacić czynszu za taką rodzinę, tak? To więc trzeba się liczyć z tym, że bierze się tą rodzinę jakby w tym zakresie na swój koszt. Na pewno będziemy udzielali pomocy żywnościowej, na pewno będziemy udzielali pomocy związanej z wyposażeniem lokalu, ale będziemy posiłkowali się w tym zakresie na dzień dzisiejszy wolontariuszami. Zresztą tak to wygląda. W przypadku rodzin, które są u rodzin, to jakby myśmy wydali żywność, tak, i czekamy na ewentualne potrzeby, żeby zostały zgłoszone, przekażemy to społeczności miasta Górowa, jak trzeba będzie szerzej i na pewno będziemy mogli pomóc. Rodzina, która przyjechała tutaj bez wsparcia rodziny, jest pod opieką naszych pracowników. Na razie wspomagamy ją, trzeba jasno powiedzieć, prywatnymi pieniędzmi, ale to tak powinno wyglądać i tyle. To mieszkanie jest w tej chwili wyposażane w ramach tych rzeczy, które mamy w magazynie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo pamiętacie, jakiś czas temu stworzyliśmy magazyn na środki rehabilitacyjne, ale przy okazji tam jest trochę mebli, więc tu tapczany, których były potrzebne na wyposażenie, bo to było puste mieszkanie zupełne, które mieszkaniec nasz nieodpłatnie użyczył, Jarek, nie to mieszkanie, nieodpłatnie użyczył, ale trzeba było je naprawić. Pani Ela Decyk z ZGM-u wysłała swoich konserwatorów, żeby tam zadbali o
funkcjonowanie tych wszystkich, że tak powiem, spółczek, pryszniców, no bo to jednak stało mieszkanie jakiś czas puste. Pan Andrzej w oparciu o grono przyjaciół organizuje dowóz sprzętu AGD, bo potrzebna była pralka, potrzebne były tego typu rzeczy, więc tak naprawdę na dzisiaj wobec braku regulacji prawnych, że możemy to jakoś formalnie zapłacić, tak naprawdę bazujemy na tym, że mamy duże wsparcie wśród ludzi dobrej woli i jesteśmy w stanie to ogarniać. Natomiast w momencie, kiedy się pojawi większa grupa, tak, i tu pytanie pana radnego, ile osób jesteśmy w stanie przyjąć na dzisiaj, gdyby trzeba było organizować takie miejsca, ja mówię o pobycie dłuższym, bo z tym się trzeba liczyć, to nie będzie miesiąc, dwa, trzy, więc to muszą być warunki normalne. Mamy w tej chwili 4 lokale, które odzyskujemy w jakiś sposób od poprzednich lokatorów, to jest na różnym etapie. Skontaktowałem się wczoraj z naszą kancelarią prawną, żeby dała mi podstawę prawną, żebym mógł wejść do tych lokali i po prostu je zacząć przygotowywać, mimo braku takiego pełnego tytułu, żeby... Są nasze lokale, które po prostu trzeba sądownie odzyskać, tak? 4. 2 z nich są do wejścia na już, po drobnym odmalowaniu. To jest lokal na Armii Krajowej w 26 i w dawnym ośrodku zdrowia. Jest jedno małe mieszkanie. I mamy 2 lokale, które wymagają trochę większych nakładów prawnych i pracy, ale też szykujemy się, żeby je przygotować. Natomiast na dzień dzisiejszy, jakby jako samorząd nie przywozimy uchodźców, tak? Ale może się zdarzyć, że ktoś trafi, więc będziemy dysponowali lokalami. Jeżeli takich uchodźców się pojawiłoby więcej, to tak naprawdę trzeba posługiwać się procedurami, tak? Jeżeli się pojawi grupa uchodźców 20-osobowa, to będziemy kontaktowali się bezpośrednio z wojewodą. Pani wójt na spotkaniu sztabu kryzysowego zadeklarowała, że w gospodarstwach agroturystycznych albo w budynkach, które stoją puste, ona dysponuje kilkudziesięcioma miejscami, no bo jak wiemy, te duże miejsca noclegowe są poza miastem, tak? W mieście mamy tak naprawdę kilka pokoi w Róży Wiatrów, bodajże 2 pokoje w Natangi, które nie wiem, czy funkcjonują. I to jest tak naprawdę chyba cały zasób tego miejsca noclegowego. Mamy internat z ukraińskim językiem nauczania, ale tutaj została podjęta decyzja, że te miejsca będą przeznaczone dla dzieci z naciskiem na sieroty z Ukrainy. Słuchajcie, bo jakby lepszego miejsca nie będzie, tak, żeby je przyjąć. Więc na dzień dzisiejszy jesteśmy spokojni. Na razie jest ogromna chęć pomocy. Staramy się tą pomoc ukierunkować tak, żebyśmy mogli liczyć na naszych partnerów, czy na Międzynarodową Sieć Miast Citaslow, czy na naszego partnera niemieckiego, czy na innych przyjaciół, tak? Bo mówię, tak jak mówię, no, dzisiaj miałem telefon z Nidzicy i już jedzie bus z materacjami i tego typu rzeczami. Myślę, że dzisiaj będziemy rozładowywali go pod zespołem szkół z ukraińskim językiem nauczania. I burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zwrócił się z pytaniem, czy czegoś nie potrzebujemy, a jako, że w mieście nie potrzebujemy, to przyjadą dary, które pewnie zostaną wysłane bezpośrednio na Ukrainę. Więc na dzisiaj myślę sobie, że mamy przemyślane to wszystko w mieście, mamy to pod kontrolą, jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi, którzy mogą nam pomóc, bo dosyć długa rozmowa była z naszymi służbami medycznymi, jest zabezpieczenie związane nawet z takimi drobiazgami, wcale nie małymi, jak opieka dentystyczna, tak, bo tu pani Fesnak się zadeklarowała, że nieodpłatnie przyjmie osoby, które będą miały tak jakąś nagły problem z zębami. Więc jakby w pierwszej chwili wszyscy się wystraszyliśmy, tak, to jest naturalne, to nowa sytuacja, ale jak zawsze dzięki temu, że rozmawiamy ze wszystkimi na spokojnie i nie podejmujemy pochopnych decyzji, jesteśmy przygotowani i myślę, że możemy spać spokojnie, a jeżeli będzie naprawdę trzeba dokonać jakiegoś zrywu, no to mamy wszyscy kontakt ze sobą i damy radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj, ale to tak to wygląda. Ja w uzupełnieniu tego, co mówił pan burmistrz, bo też uczestniczyłem w tym wszystkim, tutaj jak gdyby w naszym mieście koordynuje to wszystko ukraińska szkoła, tak? Z językiem nauczania pani Olga Sycz jest bardzo w to wszystko zaangażowana. Tam też można składać jakieś dary, tak? Tak jak było powiedziane, niepotrzebna jest odzież. W tej chwili potrzebne są koce, materace termiczne. Tutaj oni bardzo potrzebują kamizelek kuloodpornych, kasków, hełmów, ale jest to niemożliwe, bo to są rezerwy strategiczne. Na pewno materiały opatrunkowe, powerbanki,
tak, baterie, latarki czołowe takie na czoło, to wszystko jest tutaj jak najbardziej potrzebne. Nawet do tego stopnia pani tutaj dyrektor wczoraj opowiadała również, że Ukraińcy, którzy udają się do swojego domu, przyjeżdżają tutaj do Górowa i zabierają swoim transportem te rzeczy, które są tam przygotowane, żywność długoterminowa, konserwy, tak jak powiedziałem, inne rzeczy, od razu zabierają to z sobą na Ukrainę i jadą walczyć. Także tutaj jesteśmy rzeczywiście, Szanowna Rado, w strasznym czasie doczekaliśmy tutaj wojny, która jest za naszymi granicami. Dlatego również no, musimy tą solidarność tutaj jak najbardziej wykazać. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie punkty na dzień dzisiejszy, zamykam 30. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo.